Cześć. Witam w dalszym ciągu historii o moim miłowie. Jesteśmy teraz u biedaków. Początkowego składu są tu tylko Damian i Błażej. Ale spokojnie, Balbina nadal żyje. Moment jest wyborny, bo właśnie odbywa się wesele Błażeja z Darią, czyli córką Kasi Langerak i Dona, o której była mowa w poprzednim odcinku. Między nimi jest pewna różnica wieku, ale oni się zakochali w sobie i są razem. No ale co tu się w ogóle działo? Od początku. Młody Damian, jako jedyny wówczas żywiciel rodziny, on stracił pracę jako dealer. On tam był w polskiej wersji językowej, to się chyba nazywa sprzedawca gorącego towaru? Potem znalazł zatrudnienie w gastronomii, pracował w jakimś fast foodzie, no i potem dorósł, stał się dorosły. On nie poszedł na studia, wyprowadził się z domu i wynajął mieszkanie. Tam ogólnie poznał pewnego sąsiada, który od słowa do słowa zaproponował mu pracę w sporcie. Damian zawsze był zainteresowany sportem i fitnessem, więc jak najbardziej w to poszedł. Czasem zrobił tam też niezłą karierę. W tamtym czasie zaczął też spotykać się z Marią Słomką, z tą miastową nastolatką. No i w końcu przydarzyło się im dziecko, Marcelina. I tak sobie razem tam żyli, dopóki Marta nie przyłapała go na zdradzie z Melisą Śmieszek, z miastową. No i rozstali się. Marta z córką od niego odeszły. On sobie tam żył dalej, romansował z jakimiś różnymi simkami, ale nie związał się już z nikim na poważnie. Przez chwilę też prowadził się jego brat najmłodszy, Szaweł, nie Błażej, tylko ten unborn Balbiny, który jest na początku gry. Damian też miał raz nawet epizod z Niną, która jest też w pewnym sensie jego przełożoną, bo ona też pracuje w sporcie, zaraz o niej opowiem więcej. No a jeszcze raz, jeśli chodzi o Balbę, no ona urodziła tego unborna, to jest Szaweł, tak jak go nazwałam. Ona podjęła pracę jako fryzjerka. Miała też jakiegoś miastowego gacha, z którym się spotykała, ale po pewnym czasie on ją zaczął tak chamsko ghostingować. Nie wiem, czy to dobrze odmieniam. Ogólnie to stało się tak przez jakiś błąd w grze. To był taki błąd, że ona go zapraszała, on faktycznie przychodził tutaj do niej, tylko że nie dało się go powitać. Po prostu coś się zacięło i za każdym razem on faktycznie pojawiał się na tej parceli, ale potem po prostu sobie szedł i nie dało się nic z tym zrobić. Więc no cóż, niech się wypcha w takim razie. Błażej z kolei również na studia nie poszedł. On jest muzykiem, a konkretnie pianistą koncertowym, no więc jest dość wysoko w karierze muzycznej. Dziewcząt on też trochę miał. Był na przykład z Zosią Miguel, to jest taka miastowa też nastolatka. Też był z tą Melisą Śmieszek, z którą romansował Damian. Trochę przez przypadek, bo ja po prostu w pewnym momencie sobie zapomniałam, że ona z Damianem i trochę coś tam było między nimi z Błażejem, więc takie trochę też ziółko z tej Melisy. No i ostatecznie skończył z Darią Lotariówną, czyli tu córką Dona. Już jest w sukni ślubnej. I nawet tutaj przyszedł jej ojciec, Don. Nie wiem, chyba jeszcze nie przyszła jej matka. Jest też Marcelina biedak tutaj. Balbina też tutaj jest, ale jeszcze nie ma, z tego co widzę, Kasi Langerak, a też pasowałoby, żeby matka była na ślubie. No ale potem się tym na pewno zajmę. No i u Caliente mamy właśnie Szawła, który jest teraz w pracy, wróci w nocy. Jest to właśnie najmłodszy syn Balbiny. Jest on mężem Stefanii, czyli córki Niny i Daniela Przyjemniaczka, którzy sobie teraz tutaj siedzą. Dina ma już swój dom, więc o niej opowiem potem. No więc z siostrami Caliente było tak, że miały one obie romans z Donem. No ale poza tym nic więcej, bo jak już mówiłam w poprzednim odcinku, on związał się wtedy z Kasią Langerak. Powtórzę też, że Bella wróciła do Mortimera, cała i zdrowa. No więc Dina też u Mortimera nic nie ugrała. Nina znalazła pracę w sporcie, gdzie poznała właśnie Daniela. No i zaiskrzyło między nimi. No on też zostawił dla niej rodzinę, zamieszkał z nią.
No i założyli własną. A owocem tego związku jest właśnie Stefania. Dina była tu trochę takim pasożytem. Umawiała się z typami. W pracy też jej tak średnio szło. Niby tam miała jakąś pracę, ale tak różnie do niej chodziła. Ona chyba zatrudniła się w polityce i dzięki temu chyba też nawet zaprzyjaźniła się swego czasu z Marysią Przyjemniaczek. Daniel miał raz też taki przykry wypadek, że stracił swoją pracę w sporcie jako trener. Dlatego potem jakby jego duma nie pozwoliła mu jakby wrócić tam na jakieś poprzednie stanowisko. Tylko się przebranżowił i obecnie pracuje jako negocjator w karierze poszukiwacza przygód. Ani Stefania, ani Szawę na studiach nie byli. No bo oni z takich troszeczkę, że tak powiem, biedniejszych rodzin pochodzą, a rzadko takich simów wysyłam na studia. Oni oboje są w karierze rozrywki jako śpiewacy knajpiani. Oboje też mają cel życiowy, aby wejść na najwyższy szczyt tej kariery rozrywkowej. No i muszę wam też powiedzieć, że Stefania jest w ciąży. Także za niedługo będziemy mieć nowe pokolenie w tej rodzinie. No to teraz caliente numer 2, czyli Dina. Dina wyszła za miastowego, Jacka. On, tak samo jak Daniel, jest w karierze poszukiwacza przygód. Jakoś tak od zawsze był. Oni mają razem syna, Adriana, który ma cechy kosmiczne. No ale chyba tylko skórę. Bo twarz i oczy ma raczej ludzkie. Oczy ma zielone po Dinie. No i twarz też ma taką ludzką. On trochę wygląda sobie na takiego nerda. No ale tak naprawdę to on jest takim całkiem towarzyskim simem. Ma aspiracje, w ogóle pragnienie popularności. Jego znakiem zodiaku jest byk. Tak wygląda jego osobowość. Czy on ma jakąś drugorzędną już aspirację? Pewnie nie. A ja ma. Dałam mu smażony ser. Nie wiem jeszcze czemu. Być może w wieku dorosłym mu zmienię, bo ja czasami zmieniam osobowości simów, jak tak nie jestem pewna jeszcze na początku, co z nimi zrobić. On właśnie jest w związku z Marceliną Biedak, z córką Damiana i Marty. Do niej zaraz przejdziemy. Oni mieszkają w takim domu, który sama wybudowałam. Musieli się niestety na niego zapożyczyć i wziąć kredyt, który sumiennie spłacają. Ponadto Dina otworzyła na tej parceli taki mały salon fryzjerski. Jest sobie taką lokalną panią fryzjerką. Tak on się prezentuje. Tutaj różni simowie do niej przychodzą i zmieniają sobie swój wygląd. Tutaj pan sobie myje ręce. Poza tym pracuje w tej polityce, ale tak wydaje mi się, że za bardzo się do tej pracy nie przykłada. No ale ona w ogóle jest leniwą simką i taką troszeczkę, no sami wiecie jaką. Raczej myśli, że pieniądze jej z nieba spadną. No ale powiem, że w tym salonie to ona pracuje ciężko, także nie leni się. Adrian w ogóle ma cel życiowy, żeby być prawem wcielonym. I nawet on ostatnio podjął pracę w prawie, ale ostatnio go wylali. Nie wiem, jakoś często mi te simy tu tracą pracę, tak przypadkowo, że tak powiem. Na tej parceli też stała się fajna rzecz, bo oni ogólnie mają trupa w ogródku. Tak, tu spoczywa Jolanta Kostur. To się tak jakoś stało, że ona chyba została zamknięta w tym salonie fryzjerskim i nie mogła wyjść jakoś tak przez całą noc. No i wzięła i umarła. Sama nie wiem do końca, jaką historię sobie do tego dopisać, ale jest to bardzo ciekawe i na pewno hakowie jako kryminalni powinni to zbadać, bo no ma to taki tajemniczy potencjał. No i mam też próchnów, którzy nie wyginęli, bo adoptowali synka, Olafa. Olaf. Oni wiadomo wcześniej umarli, byli starzy, także Olaf już jako nastolatek musiał radzić sobie sam. Ale on jest bardzo zaradny, więc poszedł nawet na studia medyczne. I teraz jest stażystą. Trochę długo też mu zajęło szukanie pracy, jakoś nie mógł trafić na tą karierę medyczną. Tam nawet sobie dorabiał chyba w oceanografii wcześniej.
On jest bi. Muszę wspomnieć, że miał nawet mały epizod z Błażejem Biedakiem. Nawet ma taką relację z nim. O. Ale ostatecznie wyrwał sobie taką trochę starszą Martę. Martę Słomkę, byłą Damiana. Przysposobił sobie nawet ich córkę Marcelinę, nastolatkę, która sobie maluje. No i mają też wspólną pociechę, Karolinę. On właśnie ze szkoły wróciła, przyniosła zadanie domowe. Marta w moim mniemaniu jest tutaj takim trochę milfem. Żyją sobie w takim domu, który też ja sama wybudowałam. Mają też tutaj kotkę Znajdę, nazywa się Ariel, sobie je karmę. Co, no oni też tutaj sobie hodują warzywka jeszcze tam za czasów starych próchnów. Obok tutaj spoczywają starzy właśnie próchnowie, Karolina i Honoriusz. A, Karolina ma imię faktycznie po Karolinie Próchno, po matce Olafa. Jakby ktoś nie wiedział, no to próchnowie to są rodzice Marysi, przyjemniaczek, która już odeszła. I nie są to biologiczni jej rodzice, bo oni ją adoptowali. No i w ten sam sposób adoptowali też Olafa, tylko on jest oczywiście dużo młodszy od... On jest nawet młodszy od dzieci Marysi i Daniela, czyli od sióstr przyjemniaczek. Także tutaj jest duża dysproporcja wiekowa. Marcelina jest póki co romansującą Simką. Dzieciaku, weź się trochę ciszej, zachowuj, błagam. Na studia chyba iść nie będzie Marcelina, bo raczej nie ma takich zapędów. Ona sobie dorabia też jako opowiadaczka dowcipów, też w karierze rozrywkowej. A jej cel życiowy to jest niby gość oficjalnych przyjęć, czyli ona taka, no taka bardziej ekstrawertyczna osobowość. No, otwarta jest też bardzo, sobie jest tutaj bykiem. Czy ja jej dałam jakąś drugorzędową aspirację? Tak, przyjemność. Także tak. No, ale tak naprawdę to jeszcze właściwie nie wiadomo, gdy ją wiatr zawieje. No, tak wygląda jej życie obecnie. Jest sobie niby z tym Adrianem. No i oni tak sobie tutaj właśnie żyją, tak sobie wyglądają. No i to głównie wszystko, czym chciałabym się podzielić z moim miłowem. Jeżeli ktoś to obejrzał, to fajnie. Mam nadzieję, że nie było za bardzo nudne. Także dzięki wielkie za oglądanie i się żegnam. Cześć!